Proszę Państwa, przedstawiam panią Bożenę Kociołkowską, która jest inicjatorką tego wspaniałego przedsięwzięcia. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, cóż można powiedzieć po tak wspaniałych wypowiedziach dwóch panów prezesów, pana Andrzeja Bartkowskiego i pana Andrzeja Hulewicza. Takich miłośników tańca trzeba sobie tylko życzyć. Myślę, że cały balet chyba to docenia. Ale jeśli pan pytał o historię powstania rzeźby, otóż tak się złożyło, że przez 26 lat rezydowałam w garderobie na drugim piętrze, w środkowym oknie, jak państwo może tam zajrzycie, to łatwo to zobaczyć. I wracając z próby, myślałam, otwierając okno, Boże, ileż to już pokoleń tancerzy ofiarowało swoje talenty i swoją pracę polskiej kulturze. Tu powinien stanąć pomnik. Ale trzeba powiedzieć, że te marzenia trwały 26 lat i nic nie zapowiadało, że one się zniszczą. Potem minęło jeszcze następnych kilkadziesiąt lat. Założyłam Fundację Sztuki Tańca, której pierwszym projektem właśnie była rzeźba w hołdzie polskim artystom baletu. Proszę Państwa, to już 10 pokoleń wspaniałych artystów od czasu Stanisława Augusta, od 1785 roku, kiedy to taki hrabia Tyzenhaus w Grodnie założył szkołę baletową, jedną z najlepszych, szykując się już na tamten świat, postanowił coś z tym zespołem zrobić. A więc pomyślał, że najwierniejszym i najwspanialszym sponsorem będzie król Stanisław August. I rzeczywiście przekazany został ten balet i od tego momentu datuje się historia polskiego baletu. Ponieważ balet w Polsce istniał. Istniał, nie wiem, w XVI, w XV wieku. Przyjeżdżali Włosi, przyjeżdżali Francuzi, potem przyjeżdżali Rosjanie. Ale balet jest właśnie datowany od tego czasu. I wracając do tych marzeń. Proszę Państwa, trzeba marzyć, bo marzenia się spełniają, naprawdę. Kwestia tylko po ilu latach. Minęło jeszcze następnych wiele, wiele lat i podjęliśmy starania, aby uzyskać teren. No, nie będę opowiadała szczegółów. Potem trzeba było zorganizować konkurs wspólnie z Okręgiem Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Przygotowaliśmy cały konkurs. Na konkurs zgłosiło się aż 56 rzeźbiarzy. Proszę Państwa, to ewenement. Jednocześnie świadczyło o tym, że jest zainteresowanie sztuką tańca. Mottem naszego konkursu była taka sentencja. Taniec jest jak wiatr. Jak go utrwalić, żeby nie znieruchomiał? Myślę, że panowie dzisiaj tu tak pięknie powiedzieliście o tej rzeźbie, która symbolizuje Terpsychore, a więc muzę tańca. Muza tańca jest rodzaju żeńskiego, a więc ta muza tańca, jak już panowie powiedzieli, nie znieruchomiała. Ona żyje, ona zrywa się do jakiegoś tanecznego pa. No i to chyba to, cośmy oczekiwali, że po tylu, tylu latach marzenie się spełniło. Ja spotkałam pana prezesa zupełnie w nietypowych okolicznościach, właśnie tu w Ożarowie. Przedtem nie znaliśmy się. Nie wiem, czy pan prezes pamięta na korytarzu. Ja pamiętam i przytoczę taką historię, bo akurat wtedy, to było rok temu, też mieliśmy przedstawienie baletowe. To były trzy suity baletowe z Don Quixota, z Korsarza i z Jeziora Łabędziego. Tak. I właśnie Jeziora Łabędziego. Wyszedłem do foyer, wejście do garderoby. I dwie panie, pani Kociołkowska i pani Barbara Pietkiewicz, zabłądziły troszeczkę, czy tam chciały zajrzeć, co tam się dzieje za kulisami. A ja mówię, przepraszam, ale wejście dla gości jest trochę dalej. Chyba, że panie chciałyby zatańczyć tę Odylię. A pani Kociołkowska, której wtedy nie znałem, odpowiedziała, no zdarzało się. I ale przepraszam, powiedziałam to tak cichutko, a pan prezes ma dobry słuch, jak widać. A żona mówi, że nie mam dobrego słuchu. A to już nie wchodzę w ten temat. I proszę państwa, później siedzimy jak tutaj, tylko zamiast pani Kociołkowskiej był dyrektor Teatru Wielkiego, pan Waldemar Dąbrowski. W pewnym momencie przypomniało mi się, że ktoś mi powiedział, że pani Kociołkowska jest na sali. Ja powiedziałam, pani Kociołkowska jest na sali, podnosi się właśnie ta, która... Niby to zdarzało jej się zagrać rolę Odety Odyli. A chciałem powiedzieć, bo jest to bardzo istotne, że
Pani Bożena Kociołkowska zatańczyła tę rolę zaraz po dyplomie swoim w szkole baletowej, mając chyba 19 lat, taką wielką rolę w teatrze wielkim, którą zatańczyła później chyba na wszystkich scenach Europy. No ale to już jest historia, może o tym nie opowiadajmy. Dzisiaj naszą królową spotkania jest rzeźba piękna pana Zbigniewa Stanucha. Przyznam szczerze, że sporo rozmawialiśmy na ten temat. Taki młody, introwertyczny rzeźbiarz, myślę, jak on sobie z tym poradzi. Była dyskusja ogromna. Pan profesor Myjak był przewodniczącym jury, a więc znakomitość. W jury również zasiadały osoby, malarze, rzeźbiarze, sekretarz generalny Polskiej Komisji do Spraw UNESCO i wielu wspaniałych ludzi. I rzeczywiście ta rzeźba przyciągnęła uwagę jury, ale mało. Pytaliśmy potem jeszcze, którą rzeźbę państwo wskazujecie z rzeźb wybranych przez jury, a było 5 rzeźb wybranych i 5 wyróżnień. No, w 99% wszyscy wskazywali na tę rzeźbę, a zatem podpierałam się również takimi wrażeniami zwykłych ludzi, artystów, widzów teatralnych, żeby nam pomogli. Oczywiście pewnie jak każde dzieło nie zadawala wszystkich. Jeden by zrobił duet, ale naszą ideą było zaprezentowanie muzy tańca Terpsychory. Myślę, że to autor osiągnął. Dziękujemy mu bardzo serdecznie i tak jak tu panowie wspominali, zapraszamy pod Teatr Wielki od strony Moliera, żeby zobaczyć jak się prezentuje. W niedługim czasie zapraszamy państwa na spotkanie z tańcem, takimi różnymi ciekawostkami i projekcjami filmowymi i spotkanie z panią Bożeną Kociołkowską, która odkryje świat baletu i jego urok tutaj na naszej scenie. Tymczasem zapraszam państwa do księgarni, gdzie jest już chyba w sprzedaży książka autorstwa jeszcze pani. Jeszcze nie, ale za chwilę. Tak. Pani Bożeny Kociołkowskiej, cała jej biografia, napisana przez nią samą i przez pana Tomasza Lerskiego. Bardzo ciekawa. Ja przeczytałem już 120 chyba stron. Przepraszam, no nie mam czasu więcej, ale te 120 stron już świadczy o tym, że warto zagłębić się w ten magiczny świat tańca, który królował w życiu pani Bożeny. Panie Andrzeju, niech mi wolno będzie jeszcze z tego miejsca podziękować wszystkim artystom baletu, pedagogom, choreografom i wszystkim tym, którzy interesują się tą piękną sztuką tańca. Za mało mówimy o polskich tancerzach. Mają takie osiągnięcia, choreografowie, tancerze. Zapraszamy serdecznie, bądźcie blisko nich, bądźcie blisko tej sztuki. Wystarczy ją tylko chcieć rozpoznać, bo jest bardzo piękna. Ale panie prezesie, ja tak łatwo pana ze sceny nie puszczę. Wiem, że pan prezes, kiedy był młodym człowiekiem, studiował, uczęszczał na spektakle do Teatru Wielkiego, oglądał balety, znał wielu solistów. Chciałabym pana poprosić, nie wiem, czy pan się na to zgodzi, bo to niespodzianka dla pana. Tam stoi taka ławeczka. To nie jest przypadek, to jest rekwizyt z baletu, jaki za chwilę obejrzymy. Giselle, perły romantycznego baletu, przepięknej, tańczonej na całym świecie. To jest jak obraz, nie wiem, Rembrandta, Matissa, Tyciana. Takie znaczenie ma ten piękny, romantyczny spektakl w historii baletu polskiego. Czy zechciałby pan ze mną podejść do tej ławeczki na chwilę? Z ogromną przyjemnością. Z przyjemnością to zawsze drożej, mawia się. Może pan zechce z tamtej strony usiąść, tak? Ja usiądę tu. O, bardzo, o, nawet zna pozę. Proszę państwa, tę scenę zobaczycie dzisiaj w balecie. To jest scena, kiedy Giselle wróży z kwiatka pięknego, kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. Wreszcie zostaje ten ostatnik i mówi, kocham Alberta. Ta scena będzie dzisiaj w tym balecie. Dziękuję bardzo. Ale chciałem jeszcze dodać, że pani Bożena Kociołkowska tańczyła w tym balecie, ale w części drugiej jako Mirta, królowa Wilit. Wtedy, kiedy już Giselle jest w grobie, wychodzi, tańczy, otaczają ją właśnie te duchy, które panują nad dziewicami, które niestety musiały opuścić ten ziemski padł. I Giselle wychodzi, a
królową Wilit jest Mirta, właśnie pani Kociołkowska. Ale to już było dawno. Ale prawda. Ale prawda. Aż boję się, ile jeszcze wyczyta pan prezes różnych faktów z mojego życia. Wyczyta, jak wyczyta. Ja dużo pamiętam, bo to już powtarzałem w Teatrze Wielkim, ale powiem tu jeszcze. Kiedy pani Bożena Kociołkowska wychodziła na scenę, to taki po widowni szedł szept. Kociołkowska, Kociołkowska. Zapraszamy teraz na piękny balet Giselle. Jeszcze na chwilę.